Przygoda na biegunie. Mam kamień z Okrostone, największy symbol bogactwa i władzy. Ale posiadam tylko jedną z czterech części. Jedynym sposobem na znalezienie mojego złota jest dowiedzieć się, gdzie znajdują się pozostałe trzy części rozsiane po całym świecie. A teraz wydam nowe instrukcje swym współpracownikom. Z radością zająłbym się sportem. Dlaczego nie pójdziemy kupić sprzęt, korzystając z sezonowej wyprzedaży? Wyprzedaż? Trzeba przyznać, że myślisz o wszystkim. Co powiedziałeś? Nic takiego. Nie traćmy czasu, tylko od razu wybierzmy się na poszukiwanie sklepu sportowego. Zaczekajcie na mnie, ja też chcę iść z wami. To niemożliwe, zawsze plączesz się pod nogami. Jeśli nie weźmiecie mnie ze sobą, to pójdę do miasta i powiem wszystkim... Chodźcie do nas, oferta specjalna tylko dla was. Skorzystajcie z niej, dzieciaki. Spójrzcie tylko, nie pozwólcie, żeby tak cudowna okazja przeszła wam koło nosa. Kto kupi jakikolwiek artykuł sportowy, drugi otrzyma za darmo. To dla ciebie. A to dla ciebie. A to jeszcze dla ciebie. Wracajcie wkrótce. Według mnie właściciel oszalał. Ja też tak uważam. Szybko, idziemy. Zaczekajcie. Przyjaciele, tym razem zarobiliśmy kupę forsiaków. I pomyśleć, że to wszystko było kradzione. Ja to załatwiłem. Zamknij paszczę. Nie wiesz, że nasze przedsięwzięcie jest tajne? Jak mogę zajmować się konstruowaniem samochodów z tak potraktowanym mózgiem? I jeszcze to na dokładkę. To są instrukcje doktora Dokrowelle. Z całą pewnością budują nowy pojazd w podziemiach tego sklepu. No to spróbujmy tam wejść i zobaczyć, co robią. Chodźmy. To ja, Dokrowelle, największy złodziej świata. A teraz na kolana. Słuchajcie uważnie. Według uzyskanych przeze mnie informacji, część kamienia Okroston została znaleziona przez jakiegoś Eskimosa w małej wiosce na biegunie północnym. Zbierajcie się szybko w drogę i przywieźcie ten kamień. Pamiętajcie, że srodze was ukaże, jeśli wam się nie powiedzie. Tak jest, panie. W tym miejscu kończą się instrukcje. Co waszym zdaniem należy zrobić? Do pojazdu sportowego. Na rozkaz, do pojazdu sportowego. Słyszałaś, Janet? Tak. I wydaje mi się, że lepiej będzie, jak się pośpieszymy. Uciekajmy. No, chłopcy, ten pojazd to prawdziwe cudo. To ja go skonstruowałem.
I co? Chodźmy, szybko. Jatakanie! Jatakanie, znasz drogę? No cóż, dla pewności zrobię tak. Po zapachu znajdziemy drogę powrotną. Eccoli, presto! A oto i oni, szybko! Tak jest.